Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Niedziela, chwilę przed 7 jest mgła, słoneczko wstaje. Pójdziemy do gołąbków. Co się dzieje dzisiaj? Tutaj oszukujemy, coś nasypiemy. Musimy coś mieć, tu trzeba będzie coś dorobić. To jest od przedwczoraj. Gołąbki wczoraj miały detoksik, że tak powiem. Przygotowujemy gołąbki do tam jakiejś kuracji. Tu odsłonić tą karmę, dietę do tego, co tutaj jest. Wysypiemy dietki. Pyk. Wysypiemy jęczmionka. Taki ładny jęczmionek nabyłem. Kiedyś zamieniłem na ryszpady jęczmień, ale taki ładny nabyłem, to może być. Uwaga. O, i coś takiego. Łąbki są już wypierzone. Coś takiego mogą dostać. Mamy to ranie namy na karmę. O, tu się już kończy. To jest mój produkt. Muszę jakoś to otworzyć. Muszę was na chwilę przeprosić. Odkręcę tylko sobie. O, już jestem. O, tutaj klejemy. 20. Trzydzieści wystarczy na tyle gołąbków. Wyciąg z cebuli. Wyciąg z cebuli to jest. Jęczmień tutaj oczyści. Cebule będą takie syte się czuły. One za dużo nie dostaną. One są głodne, wtedy nie jadły w ogóle. Wczoraj tylko miały wodę. To jest tak zwanym moim eliksirem zdrowia. To niech sobie tu będzie, bo ja tu muszę to uzupełnić i przynieść, bo mam w domu. No, wczoraj miały. Ty, kto ogląda, to wie. Eliksir zdrowia, fajny. Będą zamiatały, aż miło. I to na takie wiedereczko i kubeczek. No, to jest takie. To jest tyle, to jest taka do tych gołąbków. To jest jakieś po takie 15 z groszem, 16 na łebka gram, nie? Chodź. Głodomory moje, głodomory. Zdrowie to podstawa, zdrowie musi być. Gołąbków. Także jeden dzień. Co się dzieje, jakie żywe. Ale się będzie zamiatało tutaj, o. Tak. Na półkach widać, tu wszędzie puch. Tu. Na każdej półce jednej jest. Łąki są oczyszczane.
starczy. Tyle w temacie. Tu jedzą. Wszędzie. Tu dziobią. Tu ich jest najwięcej w tym boksie w tym roku. Też tam na półkach puchu od cholerci. Super. Super mi to cieszy. To widać, że hodowca, powiedzmy, pracuje nie najgorzej. O, sikoreczka już przyleciała. Pracuje nie najgorzej i to jest objaw tego właśnie. Trzeba zwracać uwagę na wszystko. Teraz idziemy do tego gojniczka. Tu mam tutaj to płaskie. Karma nie jest taka za bogata, widać, nie? Trochę tam jest tego ryżu, tego słonecznika, kukurydzy, troszeczkę kardia, tak to słabsza taka. Są gołąbki rozpłodowe, samiczki i te 6 młodych, to sobie wyciągłem po lotach. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Tu będzie róż, tu musi róż wjechać na przyszły rok. W tym roku już nie, ale na przyszły rok, jak będą młode, będą gołąbki młodych. Na przyszły rok musi tu wjechać róż. Dobrze, tu są siedaczki wszędzie. Tu też przykręciłem. Pójdziemy tam do tamtego gołębiczka. To już jest z tym kubeczek. I tu już tak mam odważone, że tak powiem, na wadze. No codziennie nie ważyć teraz. Są loty, to nam ważę codziennie, ale okres zimowy, jak się rozpoczyna to wszystko, to już miałem wczoraj przez prąto, że wczoraj mnie nie było, byłem na turnieju z synem. Ten karmnik mnie trochę denerwuje, bo jak się tworzy, ta klapa jest szersza i muszę nogą trzymać. Chodź, 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 chodź. I tyle w temacie. Chodź, 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 chodź. Jedzą sobie gołąbki. Się kręcą w koło i niech jęczmień nie pasuje. Ale nauczymy. Znają tego jęczmienia. Także gołąbki młode. Odłożę tylko ten kubek. Gołąbki młode się nauczyły wchodzić. Tu już weszły wszystkie. Z tego gołębnika, co tutaj były. I z tego gołębnika, co tutaj były. Te parę sztuk nauczyły się, wchodzą tu. Także będę mógł je rozdzielać za chwilkę, z racji tego, że teraz zmieniliśmy ten czas. Człowiek przyjedzie, to szybciej będzie ciemno. No to nie wiem, czy je rozdzielę jutro. Jak się uda mi to, to jutro rozdzielę. A jak mi się nie uda, to może w sobotę. Tak jak było w planie, że początek listopada. Zobaczymy, co tu będzie grane. Tu muszę tą wolierkę przerobić jednak. Ta woliera musi być cała. Jest mi po tym jednym sezonie pierwszym. Po tym pierwszym sezonie pokazało mi się to, że tu muszą być jednak całe. Bo te gołąbki, co przylatują z lotu, to one jedzą, cały czas jedzą, jedzą. Tam nie, tam takiej możliwości nie mają, bo teraz robiłem ten rozpód, to przedzieliłem. Bo tu były 3 boksy do młodych. Duża woliera, jeden boks był drugi boks. Teraz ta woliera teraz ta woliera przedzielona. Tam jest ten przejście do tamtego boksu zamknięte. I tu jest teren rozpłodowy, ale gołąbki z lotu będą jadły tutaj. Najedzą się i je wpuszczę do środka, zamknę. Tak, żeby się nie obżerały tak mocno.
A tu tego zrobić nie mogę, z tego względu, że jest ten wylot, że one wchodzą bardzo do gnomnika. Nie? I będę musiał zrobić w ten sposób, że wolierę zrobię do dołu, tam będą drzwi i po prostu one się najedzą i pójdą na wolierkę, nie? No. Albo zrobię tak, tam taki system, że taki wylot zamontuję, po prostu wolierkę zrobię do samej góry. To jakoś przemyślę, to muszę to przemyśleć na spokojnie, bo tak, żeby to żeby teraz poprawić i żeby to zostało, tak? A nie żeby znowu później znowu przerabiać coś, nie? Z drugiej strony, aby był wylot taki tu, to one by miały łatwiej wchodzić do tego wylotu, bo one nie umiały wchodzić do tego wylotu, bo to jest zupełnie co innego, nie? No. Ten wylot, nie wiem, zobaczymy co z tym wylotem, może ten wylot wezmę do rozpłodu tam, bo to rozpłodowe też chcę, żeby latały kiedyś tam. Pachnie cebulką. A ten tutaj się otwiera. Pyk. Jest, nie? Kto nie widział tam, nie? I to się całe też otwiera, nie? To mam tutaj zabezpieczone. Całe się otwiera do wylotu i później który bok, który chcę wlocik mały, to otwieram też osobno. Idziemy jeszcze tutaj. Gołąbki szykowane do kuracji są. Za chwilę zaczniemy. Troszeczkę tam je trzeba, jak powiem, podleczyć, podrobić. Że wszystko zjedzone. O. Pusto. Jeszcze by się chciało. Tutaj pusto. Tam dodziubują te resztę jęczmiunka. O, tam się podoba. Najedł się i na boczek poszedł. Teraz będę musiał rozdzielić, nie wiem, w poniedziałek. Pójdą samiczki do tego boksu. Zamknę. Samczyki nie cele obierają. Zobaczymy, jak to pójdzie w tym roku. Bo miałem robić siadaczki, takie płyte i siadaczki, żeby to miało tak na celu być, żeby samczyki młode obierały sobie cele w przyszłym roku przed parowaniem, powiedzmy tam tydzień. Ale w tym roku nie wiem, jeszcze tak będzie, tak jak teraz jest. Zobaczymy, jak to będzie. Jak będzie taka potrzeba, to na następny rok tak zrobię. Cienką płytą mam za tego i siadaczkami. Słuchajcie, gołąbki zdrowe, fajnie się czują, widzę. O. Pogody teraz mgliste, rano mokro. Tyle, tu mam otwarte cały czas. Z tego względu, że jakby wcześniej jakiś dolot był, to nie chcę tu wejść, żebym tu nie łaził nigdzie, bo nie wiadomo, gdzie on jest. Także tyle w temacie. Życzę wszystkim miłej, udanej, fajnej niedzieli. Do następnego odcinka. Pozdrawiam. Dobry lot.